Nauczanie domowe, 20 lutego, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, wersety od 27 do 32. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Każdy do swojego zespołu wybiera najlepszych zawodników. I w duchowej rzeczywistości tak chciałoby się też myśleć o tym, że Jezus powołuje tych, którzy najbardziej się nadają, którzy są najbardziej otwarci, którzy są najbardziej rokujący, którzy już przecież są jakoś przygotowani, czy mają za sobą wieloletnie doświadczenie i praktyki duchowe. A tu okazuje się, że Jezus robi inaczej. I stąd jest to zaskoczenie, że przebywa wśród tych, którzy z duchowością mają niewiele wspólnego, a jeżeli nawet, to jest to raczej duchowość in minus, taka, której sprawiedliwi, uczeni w piśmie, unikają. Krótko mówiąc, Jezus powołuje grzeszników i wprost to mówi: to są ci, którzy się źle mają. Oni są osobami, którymi Jezus się interesuje, wśród których przebywa, których wzywa. Stąd też możemy popatrzeć, dlaczego ta drużyna Jezusa jest tak naznaczona słabością. Bo Jezus chce właśnie wyrywać z grzechu, z bagna, z ciemności tych, którzy pobłądzili i giną. Stąd w Kościele tyle słabości, tyle niedoskonałości, tyle takiego ludzkiego elementu. A z drugiej strony widać wtedy wielkość Bożego miłosierdzia i ewidentną szansę dla każdego, bez wyjątku. Zatem Jezus wzywa do nawrócenia grzeszników. I widzimy, że bohater dzisiejszy, Lewi, wykonuje trzy czynności, o których pisze ewangelista. Zostawił, wstał i poszedł. I to jest jedna z definicji autentycznego nawrócenia, autentycznego pójścia w nowym kierunku wyznaczonym przez mistrza. Może i każdy z nas powinien według tego schematu podjąć nawrócenie i podjąć dzieło pokutne, zwłaszcza w tym okresie Wielkiego Postu. Zostawił, zatem odsunął, porzucił, przestał używać tego, co go niewoliło, co powodowało, że jego życie było poplamione, naznaczone grzechem i nieuczciwością. Przestał się wikłać właśnie w te wszystkie elementy rzeczywistości i być może to też jest wezwanie dla każdego z nas. Może to być coś innego niż w przypadku Lewiego, który był zawładnięty pieniądzem i nieuczciwością. Ale wiemy, że wiele innych rzeczy powinniśmy zostawić, aby zmienił się nasz sposób życia, byśmy to, co grzeszne, naprawdę zostawili. Dalej on wstał. To jest zmiana. Do tej pory nie zwracał na nic uwagi. Siedział. A teraz to jest nowa perspektywa. On widzi więcej. Kiedy wstał, ten horyzont mu się poszerzył. On przełamał bierność. Zupełnie inaczej niż do tej pory. W każdym z nas jest
taki moment, taka chwila, w której potrzebujemy wstać, by nie siedzieć, nie leżeć, by nabrać szerszego oglądu co do tego, co jest przed nami, co jest wokół nas. Potrzeba też takiej zdeterminowanej postawy przełamywania bierności, przełamywania schematów, przełamywania tego, do czego przyzwyczailiśmy się, bo codziennie tak jakoś to wychodziło i codziennie tak jakoś było. I w końcu trzeci element. On poszedł. Ruszył z miejsca. Poszedł inną drogą, nie taką utartą jak do tej pory. To poszedł jest złączone z Jezusem, bo poszedł za innym głosem. Do tej pory być może w ogóle taki głos nie docierał do jego uszu. Więc to pójście wymaga też od nas właśnie tego, aby ruszyć, aby zacząć bardziej słuchać mistrza, aby uczyć się innego niż do tej pory życia w jakiejś dziedzinie. Zatem zaproszenie do tego, aby zostawić, wstać i pójść za Jezusem i z Nim, jest wezwaniem do każdego z nas. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.